Siemaneczko, z tej strony Szalejki, zapraszam Was już na piąty odcinek tej wspaniałej gry naszej poczty pantoflowej. Mamy naszego wspaniałego pupida. To chyba żart. Dobra, mamy pierwsze koty za płoty. Nie było tak źle. Byle do 50. Zgony 2 sztuki. Powiem szczerze, tu mi się coraz bardziej... Jakieś takie lewe. Nie no, rozbój w biały dzień. Nie możemy się teleportować. No tak, zapomniałem. Taki mały skopu. No ale tak się nie da. Jak ja to wtedy zrobiłem? Pięknie. Mam swój rozwój biały dzień. Nasza taśma dostała lekkiego speeda. To bez jaj. Dobra, trzeba to rozegrać w trochę inny sposób. Zagramy to sobie po swojemu. No i o wiele lepiej na tym wyszliśmy. No nie do końca, już wiem. Wszystko cwaniuśkie. Daj, 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 daj. Z
Za pierwszym się uda, za dziesiątym się uda, za osiemdziesiątym się nie uda. Centralnie uderzyć w to. Dawaj, 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 dawaj! Kurwa mać, milimetry zostały. Rozumiem. Który to poziom? Będę dopiero 43. Co to nam dało? Może tędy trzeba. Też nie. O, i to jest prawidłowy ruch chyba. Głupim szczęściem. Czy co? Oj, chyba nie. Dobra. Na to bym nie wpadł. Wszystkie bonusy tak zbierać w tym miejscu.
Znowu kolejny jakiś pipidówek. I raz. O, fajnie. Troszeczkę prościzny. Nie zaszkodzi. Oszustwo. Do tego ta skoczna muzyczka. Czego chcieć więcej? Na podkręcenie klimatu i charakteru giereczki. Twórca wiedział co robi. Dobra, geniusz, dobra, dobra, dawaj. Leć, leć. Trzepotacz. Zabrędzę. Używaj tych swoich wspaniałych skrzydełek. Dostać się w daleką trasę. Pięknie. Prawie dobrze. Prawie źle. Thank you.
chyba żar. Dobry kawał, dobry kawał. Już kumam.